Don't hate, meditate. Medytacje i techniki uważności. Zapraszam, Joanna Chmura. Ta medytacja jest na takie dni, kiedy czujecie w sobie lęk, kiedy czeka was coś ważnego, albo wydarzyło się coś trudnego, albo jeszcze z innego powodu pojawia się w was to uczucie. Nieprzyjemne, generujące napięcie, sprawiające, że jest nam trudniej. Mam nadzieję, że spotkanie z lękiem, do którego was teraz zapraszam, przyniesie ukojenie, zrozumienie i akceptację. Chodźcie. Usiądźcie wygodnie. Przymknijcie oczy. Poczujcie wasze ciała. Skontaktujcie się z tym uczuciem lęku, które jest być może w was teraz, a być może było. Zaproście je do siebie. Nie zbliżcie się do niego. Może zobaczycie jego kolor. Może dźwięk. A może ten lęk to jakaś osoba. Być może ten lęk jest umiejscowiony gdzieś w waszym ciele. Poczujcie go, odnajdźcie. Może w brzuchu. Może w klatce piersiowej. Może to zaciśnięte gardło. A może wirujące myśli w głowie. Poszukajcie go. Kiedy się z nim spotkacie, powiedzcie: witaj, lęku. Przychodzę cię zrozumieć.
przychodzę Cię poczuć. Nie chcę już przed Tobą uciekać, bo wiem, że i tak mnie dogonisz. Chcę się z Tobą spotkać, bo chcę zapytać Cię o kilka rzeczy. Pierwsze pytanie, które mam do Ciebie. Przed czym chcesz mnie ochronić? Drugie pytanie. Co chcesz mi dać? Trzecie. Chcesz ode mnie zabrać. Na koniec chcę zapytać, czego ode mnie potrzebujesz? Co mogę Ci dać? Chcę, lęku, żebyś wiedział, że nie zawsze mi z Tobą łatwo. Że czasem mnie blokujesz. Czasem stresujesz. Obezwładniasz. Sprawiasz, że milczę. Czasem odwrotnie, czasem sprawiasz, że działam, że dużo mówię. Że wprowadzam moje życie w chaos. Ja rozumiem, że musisz być. Rozumiem, że taka Twoja rola. Raz będziesz głośniejszy, raz cichszy. Chcę się z Tobą zaprzyjaźnić. Chcę, żeby ta podróż, zwana życiem, była dla nas obojga lżejsza. Więc dziś, tutaj, teraz chcę Ci podziękować. Dziękuję, że jesteś.
że chcesz mnie chronić. Bronić, ostrzegać. Wiem, że się troszczysz. Wiem, że mnie kochasz. Wiem, że chcesz być blisko. I możesz być blisko. I chcę być blisko. Ale pod jednym warunkiem. Że nie będziesz zawłaszczać mojej uwagi, odwagi, siły, wiary, nadziei. Będziesz towarzyszem, ale nie przewodnikiem. Przewodnikiem jestem ja. Szanuję i cenię Twoją perspektywę, ale ona nie jest jedyna. Więc od dziś, tutaj, teraz, zapraszam Cię do wspólnej podróży w roli towarzysza. I tylko towarzysza. Czeka nas jeszcze wiele przygód. Wiele odkryć, zaskoczeń, uśmiechów i łez, początków i końców, narodzin i śmierci. Biorę Cię pod ramię i razem ruszamy. A obok nas miłość. Nadzieja. Spokój. One są cichsze. Ale tak samo ważny jak Ty. Więc zrób mi miejsce. I razem ruszamy w drogę. Teraz wróćcie już do swojego ciała, do pomieszczenia, w którym jesteście. Weźcie wdech, wydech. Powoli, stopniowo otwórzcie oczy. I ruszajcie w drogę. Z nowym towarzyszem.